Warszawa, ulica Złota. To jest taki adres, który kojarzą i w Szczecinie, i w Malborku, i w ogóle wszędzie, bo przy Złotej kręcono serial Dom. Znaczy, właśnie nie. Jeśli chodzi o prawdziwy adres tego domu z serialu Dom, to pod adresem Złota 25 znajduje się ten budynek tam w tle, który też wszyscy Polacy znają. Pałac Kultury i Nauki. Pani Popiołkowa, to wszystko pani. A gdzie jest ten prawdziwy dom, który zagrał kamienicę przy Złotej 25? Przy Pańskiej 85. I tam się teraz wybieramy. No i to jest właśnie ten tytułowy dom z serialu Dom. Ulica Złota 25 to tak naprawdę Pańska 85. Wtedy, w tych pierwszych odcinkach, ten dom był obgryziony, bez tynku. Smutno wystawały te przepięknie teraz zrobione balkony, ale prawda jest też taka, że w pierwszych odcinkach Warszawę grało czechosłowackie miasto Most. Zburzone, takie właśnie jak ta Pańska, jak Złota, jak Warszawa zaraz po wojnie. Tak w ogóle to zupełnie nieprzypadkowo o serialu Dom mówi się, że to jest serial troszeczkę dokumentalny, dlatego że w przygody mieszkańców słynnego domu przy ulicy Złotej wplecione są również przygody całej Polski. Od śmierci Stalina, przez wydarzenia poznańskie w czerwcu 56 roku, przez również powojenną odbudowę tego mostu, przy którym stoimy, to jest Most Poniatowskiego. Przęsła do Mostu Poniatowskiego przywieźli. 6 października roku 1945, pamiętny dzień w życiu budowniczych mostów. Cały pomysł na serial, który składał się w sumie z 4 części, po kilka odcinków i w sumie obok serialu Klan jest najdłużej powstającym polskim serialem, wziął się z powojennego reportażu o jednej z kamienic na Solcu, którą postanowiono zburzyć. Polskie Radio pojechało tam, spotkało pana Jechanowicza, który stał się pierwowzorem dla pana Popiołka, którego wszyscy koniec świata przecież pamiętamy. A panowie kogo tu uważają? My z urzędu kwaterunkowego będziemy zagęszczać. Zagęszczać? Może pan nas poprowadzi po lokalach. Proszę. Koniec świata. No i słuchajcie, prawda to jest taka, że to też jest dom. I to też jest ten dom przy Złotej 25, ale tak naprawdę domy, które zagrały w serialu Dom, były aż 3. Jeden widzieliśmy, widzimy teraz drugi. Tutaj kręcono tylko wnętrza, bo były bardziej autentyczne niż w budynku przy Pańskiej. Woda leci! I jeszcze zagrał dom przy Marszałkowskiej w Warszawie, a to dlatego, że film powstawał grubo ponad 20 lat i z bardzo różnych względów miejsca, w których powstawał, bardzo się zmieniały. Wnętrza w tych mieszkaniach. Odgrywały się sceny, w których pojawiali się bohaterowie w serialu Dom, który, i to jest super ciekawostka, w pierwotnym założeniu miał już powstawać w 1947-1948 roku. Wtedy chyba bonzowie partyjni zlecili już Jerzemu Janickiemu, późniejszemu twórcy serialu Dom, to, żeby powstały 3 odcinki takiego właśnie filmu. To nie na ciebie podniesiono rękę. To na zdobycza naszej rewolucji, rozumiesz? Na całą klasę robotniczą. Przestań kłapać, kłapaczu, mówię, że zostaw. Dużo czasu do 79 roku minęło, kiedy serial zaczął powstawać. No, ale doczekaliśmy się. Dom z serialu Dom.